O pomyśle wprowadzenia usług kwiatowych na rynek polski zdecydował przypadek i to, co w biznesie kwiatowym najważniejsze, emocje. Jego założycielka, pani Magdalena Świderska, będąc za granicą, otrzymała od swojego męża bukiet kwiatów. Zaciekawiło ją to na tyle, że zapragnęła dowiedzieć się, jak działa to od kuchni. Szczęśliwy przypadek sprawił, że poznała założyciela Euroflorist Szwecja, Petera Jundbecka, który pokazał jej działanie tej firmy od kuchni. Witamy w Euroflorist. Mam przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę. Zapraszamy. Oto pierwsze nasze pomieszczenie. Wygląda trochę nieformalnie, ale za to ma ogromne walory integracyjne. Tu spotykają się nasi pracownicy, aby odpocząć w ciągu dnia pracy. Jesteśmy na pierwszym piętrze. W tym pomieszczeniu pracują dwa zespoły. Dział współpracy z kwiaciarniami i dział finansów. Koleżanka Lucynka jest naszym głównym szefem do spraw finansów. Kolejne piętro, dział marketingu. Mam przyjemność przedstawić Aleksandrę, szefa naszego działu marketingu oraz dwóch młodych ludzi zatrudnionych tuż przed walentynkami w dziale obsługi klienta. Ja nazywam się Magdalena Świderska, jestem prezesem zarządu i założycielem Euroflorist w Polsce. Korzystaliśmy z dofinansowania w ramach działania 8.2, programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowaliśmy dwa projekty. Każdorazowo kwota dofinansowania wynosiła około 300 tysięcy złotych. Wykorzystaliśmy środki na stworzenie i wdrożenie systemu B2B, dzięki któremu mogliśmy przenieść kluczowe procesy biznesowe dokonywane między naszą firmą a naszymi kwiaciarniami partnerskimi do internetu. Stworzenia tego systemu było zoptymalizowanie wszystkich procesów na linii kwiaciarnia Euroflorist. Pozwala to na jeszcze szybszą, jeszcze bardziej efektywną sprzedaż i realizację wysyłek kwiatowych. Wprowadziliśmy nowe usługi takie jak potwierdzenie dostawy SMS. Jest to taka pierwsza usługa na rynku przesyłek kwiatowych. Są też karty kwiatowe, które klienci mogą wykorzystać w dowolnym miejscu, w dowolnej kwiaciarni w Polsce. Wdrożyliśmy także kolejną formę komunikacji z klientem, jaką jest live chat. Pozwala to w dowolnym momencie wybranym przez klienta skontaktować się z naszym konsultantem i zadać pytanie dotyczące jego zamówienia bądź interesującej go usługi. Jest to obecnie jedna z najczęściej wybieranych form komunikacji. Naszym głównym źródłem przychodu są przesyłki kwiatowe. Przekazujemy zamówienia od klientów indywidualnych do kwiaciarni lokalnych lub też od kwiaciarni do kwiaciarni, czyli między kwiaciarniami, i to jest głównym źródłem przychodu spółki. Dodatkowo świadczymy szereg usług branżowych dla kwiaciarni oraz zapewniamy materiały wspomagające sprzedaż, co również składa się na przychody firmy. Jesteśmy w stanie zaoferować klientom takie ceny, jak w ich lokalnych kwiaciarniach, a także bardzo szybkie doręczenie tych kwiatów, bo już nawet w 2 godziny. Działamy w branży, która jest bardzo konkurencyjna. Muszę przyznać osobiście, że to bardzo dobrze, bo to motywuje nas do ciągłego działania, do ciągłego ulepszania i po prostu bycia lepszym. Także działamy w otoczeniu bardzo konkurencyjnym, więc są również firmy, które oferują podobne usługi do naszych. Muszę tylko przyznać, że dla nas zawsze najważniejszym partnerem jest kwiaciarnia. I mogę spokojnie powiedzieć, zachowując tutaj pewnie jakąś skromność oczywiście, że no mamy naprawdę najlepszą ofertę dopasowaną do kwiaciarni, która w maksymalny sposób pozwala kwiaciarni osiągać jeszcze lepsze wyniki i po prostu większe przychody, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejszym źródłem informacji o użyteczności są sami użytkownicy, opinie i sugestie klientów indywidualnych czy też naszych kwiaciarni partnerskich. Dodatkowo korzystamy również z badań użyteczności, które również niosą ze sobą bardzo wiele cennych informacji. Każde wnikliwie analizujemy i staramy się, aby zostały jak najszybciej wdrożone. O sukcesie mogą świadczyć wysokie oceny wystawione przez naszych klientów czy kwiaciarnie partnerskie o tym, jak korzysta się z serwisu i o tym, że cały czas ich liczba rośnie. Także to też jest pewnym miernikiem, który dalej nas napędza.
Wyjazd na CeBIT jest dla nas dużym wyróżnieniem i super nagrodą. Działamy w branży florystycznej i na co dzień bierzemy udział we florystycznych imprezach targowych. Także teraz będziemy mieli po raz pierwszy okazję zaprezentować swoje wdrożone przez nas rozwiązania informatyczne szerokiemu gronu profesjonalistów właśnie z tej branży. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z potencjalnymi partnerami, którzy działają na innych rynkach niż polskie, zaprezentować im nasze rozwiązania, poznać ich opinie, no i być może będzie to furtką do nawiązania szerszej współpracy.